Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Neutral, a to kolejny odcinek z gry Shakes and Fidget i dzisiaj taki króciutki na temat zimowej wyprzedaży i dodatkowo na temat naszej klasy postaci na W55, bo to myślę, że też jest istotne. W55 oczywiście jeszcze nie ma nawet zapowiedzianego, ale chciałbym już wiedzieć, jaką serię chcielibyście zobaczyć, jaką postać dokładnie, więc będzie głosowanie, ale do tego wrócimy sobie na koniec odcinka. Na początek oczywiście zimowa wyprzedaż, pokażę wam, jakie to będą dokładnie pakiety, ile one kosztują, co zawierają, bo już wszystko tak naprawdę wiemy. No i na wstępie oczywiście pamiętajcie o zostawieniu kciuka w górę, w tym momencie zjeżdżajcie w dół, zostawiajcie komentarz, czy wam się taka promocja, że tak powiem, podoba, chociaż nawet nie będzie 20% przeceny, więc będą to zwykłe pakiety, no ale do tego, tak jak mówię, zaraz przejdę. Dawajcie znać, co o tym myślicie w komentarzach i tak jak mówię, wbijajcie na Discorda dla widzów, na Twitcha, linki są w przypiętym komentarzu i opisie, ale najważniejsze to sub z dzwonem i oczywiście ta łapa w górę. Skoro taki film się dzisiaj pojawia, nagrałem go troszeczkę na szybko, dlatego że pojawiła się informacja, więc stwierdziłem, że warto o tym nagrać, dlatego też film, który miał być dzisiaj odnośnie Helewatora, zostaje przesunięty na jutro, a film, który miał być nagrany, który już jest w zasadzie nagrany na jutro, zostanie przesunięty na... myślę, że sobotę, bo w piątek może wam zrobić dzień przerwy i w sobotę o 16 wrzucę kolejny. Tak mi się wydaje, że zrobimy. No ale dobra, do rzeczy. Teraz myślę, że możemy sobie do tego przejść. Przede wszystkim informacja, o co chodzi. No i tutaj oczywiście mamy informację, co w ten weekend będzie się działo. No i mamy ten cały Winter Sale. Tak jak mówię, on już był w tym evencie, w tym kalendarzu z eventami przewidywany jakiś czas temu. Niestety go nie było. Został on widocznie przesunięty. No i jest przesunięty właśnie na ten weekend. No i co mamy tu napisane, to tak naprawdę to, że będziemy mogli ponownie zakupić wszystkie pakiety startowe z wyjątkiem tego pakietu z expem. No i tu właśnie jest tak troszeczkę niejasno to powiedziane, oczywiście od piątku do niedzieli, więc wiadomo. No i w weekend będziemy mieli tam eventy, to już standard, to pewnie dostaniecie info na pocztę, więc jakby nie ma co się tym przejmować. Mamy też, co będzie w następny weekend, no ale to nieważne, najważniejsza jest ta zimowa wyprzedaż. No i właśnie, tutaj jest to troszeczkę niejasne, bo ja to na przykład rozumiem tak, że można wszystkie tamte, nie wiem ile jest łącznie pakietów, chyba 8 zakupić, a tego pakietu twierdzy, czyli tego drugiego właśnie z całym levelem, który tam jak kupimy na przykład mając, nie wiem, 30 level i pół, to będziemy mieli 31,5 level. 31,5 bardziej. Natomiast troszeczkę to inaczej będzie działało, bo teraz tak, to już możemy sobie schować, kto chce to oczywiście może zatrzymać film i sobie ogarnąć. Natomiast jeżeli chodzi o pakiety, to będziemy mogli te 4 pakiety, które teraz widzicie na ekranie, kupić. Będzie to pakiet od 5 euro do 50 euro, zaraz wam pokażę, które. Natomiast ten drugi pakiet nie będzie nam po prostu dawał expa. Pamiętamy, jak była ta letnia wyprzedaż pamiętna, gdzie kto tam kupił od razu po północy pakiet z expem, dostawał koniec końców 4,5 łącznie miliarda expa, kto oczywiście jest tam ponad 393 poziom, jego postać ma, a niektórzy dostawali tylko 1,5 miliarda expa, więc no był to straszny fuck up, ludzie na przykład tutaj na W40 dużo osób podostawało ten level, więc no w sensie tego expa, więc no generalnie był straszny problem z tym. No i teraz się wycwanili w taki sposób, że co jest troszeczkę średnie moim zdaniem, że po prostu tego nie będzie. Z jednej strony spoko, bo chociaż nie będzie błędu, no ale z drugiej strony fajnie by było dostać ten level na przykład na takim wojowniku za darmo, w sensie no za darmo, no tam za te 20, nie, drugi pakiet bodajże 40 zł kosztuje, więc fajnie by to było dostać, no a jednak tego nie dostaniemy, no ale lepsze to chyba niż błędy i żeby znowu ktoś miał dostać 3 levele, a ktoś tylko jeden, nie? No ale okej, jak widzicie, mamy ten pierwszy pakiet startowy. Ja tu może włączę sobie to, może wam to delikatnie przesunę, o, w ten sposób niech będzie nawet. No i mamy na dole ceny, jak widzicie, pierwszy pakiet, który daje nam dodatkowo 100 grzybków, 1000 golda i nieśmiertelkę. No i jeszcze mamy, aha, jeszcze 4 tygodnie gryfosmoka, to jest w ogóle bardzo fajny pakiecik, bardzo opłacalny i będzie on kosztował tylko 2 dyszki na nasze oczywiście polskie złocisze, więc jego wydaje mi się, że warto kupić. Drugi pakiet daje nam 175 grzybów dodatkowo. Dostajemy jeszcze oczywiście 100 tysięcy drewna, 50 tysięcy kamienia, no i brakuje tego, by jednego całego levela. Jego nie będzie, jego ma nie być z tego, co mówią, więc szczerze mówiąc drugi pakiet chyba średnio opłacalny. Przypominam, że nie będzie promocji na grzybki, więc nie będzie jakby tego 20%. No i ten drugi pakiecik kosztuje 40 zł. Jeżeli chodzi o trzeci pakiet, to dostajemy 100 tysięcy dusz, 50 tysięcy kryształu, 1000 klepsydr i tutaj 250 grzybków.
No i to taki pakiecik, on kosztuje już stówkę i powiem wam szczerze, że no dla samych klepsydr może i bym go szczerze mówiąc zakupił, no bo te klepsydry jednak dużo dają, żeby na tej grze nie siedzieć nie wiadomo ile, to po prostu wchodzisz, skipujesz misję, więc klepsydry są zawsze w cenie. No i oczywiście kryształ, to co najważniejsze, ten kryształ 50 tysięcy to jest naprawdę bardzo dużo. No i jeżeli chodzi o czwarty pakiet, no to aha, no i oczywiście tutaj macie, kiedy te pakiety odblokowujecie, to też żebyście mieli na uwadze, że jak macie tam pierwszy level czy któryś, no to wiadomo, że nie będziecie mieli tam tego trzeciego czy czwartego pakietu, załóżmy. No i czwarty pakiet, który kosztuje już na nasze 200, tu dostajecie dodatkowo również 250 grzybków, no ale jeszcze 150 tysięcy dusz, 75 tysięcy kryształu i 1500 klepsydr, więc powiem wam, że no również, no wiadomo, klepsydry i kryształ najfajniejsza rzecz. Więc jeżeli ktoś chce, to może go sobie zakupić, ale dla takich graczy eko wydaje mi się, że ten pierwszy za dwie dyszki naprawdę fajna opcja, ten gryf na miesiąc i tak dalej, bardzo, bardzo spoko rzecz. Także tak wyglądają te pakiety, jeszcze raz mówię, tu macie na dole ceny, macie od pierwszego do czwartego, czyli dwie dyszki, cztery dyszki, stówka i dwie stówki, no i macie wszystko opisane oczywiście po angielsku, no ale chyba logiczne, jak to wygląda. Więc tak to będzie generalnie wyglądać. No i jest to potwierdzone przez Leandera, bo jeszcze dopytywałem specjalnie tutaj właśnie na tym czacie angielskim. Zaraz wam pokażę, żeby nie było. Poczekajcie sekundkę, tutaj jest. Aha, no i mamy 4 paczki od 5 euro do 50 euro, czyli jakby logiczne. Z tym, że oczywiście ta druga nie daje nam pełnego levela, nad czym trochę ubolewam, no ale mówię, lepiej żeby nie dawała, niż jakby miała znowu dać komuś za dużo, komuś za mało i żeby jakieś błędy były. No i okej, możemy już abstrahując od tej zimowej wyprzedaży, tak ona będzie wyglądać, więc jakiegoś super szału nie ma. No a jeżeli chodzi o naszą grę na W55, no to stwierdziłem, że zawrę to wszystko w jednym odcinku, bo pewnie wiecie, że teraz już wyszedł W54 w tamten weekend, w tamten piątek w zasadzie i powoli będziemy się zbliżać do tego W55. Ja już wam mówiłem od jakiegoś czasu, że będę chciał tam zagrać bardziej na poważnie, nie tak jak na ostatnich serwerach, że się tam bawiłem i nie przykładałem do tych postaci, tylko to będzie moja już czwarta postać na stałe, czyli tutaj zajmie miejsce... No nie zajmie miejsce, tylko po prostu będzie jako czwarta w tym naszym komplecie. Póki co jest wojownik, magi, zabójca, no i na W55 będzie jeszcze ktoś. No i właśnie, odnośnie tego kto to będzie, to zależy od was. W tym momencie na karcie społeczność, w sensie tam troszkę wcześniej może to wrzucę, ale jak wejdziecie na kanał, na kartę społeczność, albo po prostu dam wam linka w przypiętym komentarzu, to ważne, żebyście w tym przypiętym komentarzu, nie w żadnym opisie, ani z tego w przypiętym komentarzu to będzie, będziecie mieli link właśnie do ankiety. Ankietę zrobię na karcie społeczność, dlatego że na Strawpoolu kiedyś tam robiłem i się strasznie pobugowała, były zbugowane wyniki i tak dalej, więc myślę, że mija się to z celem. Zrobimy ankietę, co wy byście bardziej obejrzeli, byście bardziej chętni. Z tego co mi się wydaje, dwie klasy będą tylko i wyłącznie dostępne, mianowicie będzie to paladyn i zwiadowca i wy będziecie sobie mogli wybrać. Dlaczego? Dlatego, że zwiadowcą nigdy w sumie nie grałem, a jest to fajna klasa i dość silna również, też fajnie nią lochy padają i tak dalej. Natomiast paladyn, skoro nie dostanie żadnych nerfów ani nic takiego, to wydaje mi się, że no to jest bardzo mocna postać na później, dostaje te statystyki za darmo i tam generalnie jest dość mocno broken, więc również chciałbym taką postacią już na stałe, że tak powiem, na takiej klasie zagościć. Także wybór należy do was. Możecie pisać w komentarzu, ale oczywiście komentarze liczyć się nie będą, tylko będzie się liczyć wynik tej ankiety. Wstawię ją też pewnie na Discorda, macie w przypiętym komentarzu. Jak ktoś chce, to możecie sobie wejść na kanał, na kartę społeczność i tam głosować. Tak jak mówię, taki wybór. Miałem jeszcze dodać berserka do tej puli, żeby były trzy klasy postaci, ale stwierdziłem, że w sumie na berserka jeszcze przyjdzie czas. Na razie nie mam jakiejś ochoty. Szczerze mówiąc, od razu wam powiem, że taką najbardziej ochotę mam na paladyna, dlatego że no mówię, on jest mocny i tak dalej, więc no raczej nim bym chciał zagrać, ale mimo wszystko zwiadowca też może być ciekawy, w sumie taki jestem strasznie negatywnie do tego zwiadowcy nastawiony, nigdy jakoś mi się nie widziało, żeby nim grać ani nic, no ale może faktycznie będzie fajnie. Gramy już zabójcą, co prawda, więc to jest niby postać na uniki, no ale mimo wszystko zobaczymy, jak zdecydujecie i od razu tutaj zaznaczę, żeby nie było,
Jeżeli wygra na przykład zwiadowca, a ja jednak bardzo nie będę miał ochoty na tego zwiadowcę, chociaż nie przewiduję takiej opcji, ale zastrzegę sobie coś takiego, to może być tak, że będę grał paladynem. Dlatego, że wiadomo, fajnie jak wam się to będzie dobrze oglądać, ale również żeby mi się dobrze grało. To ma być postać, tak jak mówię, na lata, ma dojść tutaj do tej puli trzech postaci, na której będziemy grali nawet ponad 500 level, więc no męczyć się z jakąś klasą, na którą nie mam ochoty, no to tak średnią. Wiem, że ten zwiadowca się przewijał bardzo często w komentarzach i tak dalej, więc w sumie ze względu na was go daję do tej ankiety, bo tak to bym wziął po prostu paladyna i tyle, no ale to jeszcze zobaczymy, więc sobie zastrzegę, że może na przykład wygrać zwiadowca, a ja wybiorę paladyna, ale raczej takiej sytuacji nie przewiduję, raczej to co wygra to po prostu wezmę, ja bym się skłaniał bardziej ku paladynowi, no ale to wybór należy, można powiedzieć, do was, żeby wam się to fajnie oglądało. Tyle, więc zapraszam na kartę społeczność, link macie w przypiętym komentarzu, no i wszystko odnośnie tej wyprzedaży zimowej, która jest troszeczkę spóźniona, no bo już nie mamy wiosnę praktycznie, tak naprawdę już możemy łapać wiosenne pety w grze i tak dalej, no ale grunże jas wszystkie informacje chyba wam również przekazałem. Dziękuję pięknie za uwagę, dziękuję za oglądanie, zapraszam do głosowania, wbijajcie również na Discorda dla widzów na Twitcha, linki są w przypiętym komentarzu i opisie, zostawiajcie komentarze, kogo byście woleli na W55, one się nie liczą, ale też sobie jakiś tam pogląd, powiedzmy, mi dadzą. Może na przykład coś innego napiszecie, aniżeli zwiadowca czy paladyn, to też swoją drogą. No i co? I możecie oczywiście dawać łapę w górę i suba z dzwoneczkiem, kto jeszcze tego nie zrobił. Będzie mi bardzo, bardzo miło. Dziękuję wam pięknie za uwagę, za oglądanie. Trzymajcie się i cześć!